Witam was bardzo serdecznie. Czekajcie. Ja chcę jeszcze sobie ograbić te wszystkie wilki, ale była popierdolona walka. Niczego tu nie znajdę. Popierdolona ilość Niczego tu nie wilków. znajdę. Nic Tu nie ma. tu. Widzieliście gdzieś tyle wilków? Bo ja średnio. Średnio widziałem gdzieś tyle wilków. Lenar. Ach, nowa twarz. Jenkins, więc ma. Cokolwiek się nie zgadza, zgadzaj się. Ach, teleport ja. Ach! O chuj tu chodzi. Znowu jedno z tych O kurwa. ściętych stworzeń. Kurwa. Kurwa. Bardzo blisko było. Jeszcze jego zabiłem. Nic tu nie ma. Dobra, zobaczymy, jak to pyknie. Gdzie jest jego miecz? To tamten Lennart cię zabił. Moja głowa. Mój Boże, co to za bestia? Całe szczęście, że udało nam się ją pokonać. Co teraz zrobimy? Ci idioci będą ci najwidoczniej bawili się platformami, nie mając o tym zielonego pojęcia. Ale kogo obwiniał o to, że ich posłaniec nie wrócił? Oczywiście, że mnie. To już koniec moich interesów. Cholerny pech. Wracam do obozu. Nikomu nie mów, co tu widziałeś, inaczej długo nie pożyjesz. Dobra. Ile wilków zabiliśmy? Biłem poziom w ogóle? Nadal szósty. Po prostu dużo potrzebujemy do wbicia. Bagienne ziele. Coś więcej jak ziele tu będzie? Mogę Samuelowi w ogóle dać te ziele. On chciał je łodygi. Wow, super, że żyjemy. Naprawdę super. Gdzieś tu ścierwojad miał być. Ten przebiegły. Cały.
Dobra, gdzie jest Jack Alligator? Widzieliście, on na tym loading screenie miał też drugą broń, więc miał dwie. Pan Jack. Śpimy do 12. Dobra. Osiem sztuk mięsa. Mamy 14. Że dobrze nam idzie. Hej! Hej. Mam mięso. Bardzo dobrze, usmaż je teraz i rozdziel w obozie. Potem zgłoś się do mnie. Dobra. Kufer. Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie ma multismażenia. Przecież 8 nie starczy do wszystkich. Czternaście. No i dobra. Rośliny lecznicze, zbierajmy wszystko. Całą grę będziemy zbierać. Koniec gry będziemy mieć wszystko i tyle. Nathaniel. Mam sztukę mięsa dla ciebie. Mam sztukę mięsa dla ciebie. Kiedy ostatnio widziałeś Fullera? Tego niedoszłego brata zakonnego ostatnio kilka dni temu. Mnie wkurzył, jak przechodził przez bramę. Gdzie się udał? Do kanionu czy do kotliny? Nie zwróciłem na to uwagi. Dwa rozdałem jak na razie. Nie musisz mi tego mówić. Hej, ty! Smite. Przecież wiadomo o tym od dawna. Mam dla ciebie sztukę mięsa. Jak leci? Dużo by mnie to kosztowało. Nie jest źle. Właściwie teraz z kilkoma ludźmi powinienem zająć się starą wieżą na skałach. Ale już przy pierwszym podejściu stwierdziłem, że za nic nie dam się tam zaciągnąć. Ode mnie nie usłyszałem nawet słówka. Od kilku dni nad wieżą pali się spory ogień, który nocą zamienia się w prawdziwą latarnię morską. Kapitan nie chce zwracać na nas niepotrzebnej uwagi, wyznaczył więc mnie, abym wziął paru chłopaków i rozejrzał się tam. To rzeczywiście prawda. Poszliśmy tam więc i już widzieliśmy ogień, gdy jednak podeszliśmy bliżej, aby go ugasić. Obrócił się w naszą stronę i zaczął nas gonić. To naprawdę nie mój problem. Nie opowiadam ci żadnych bajek, chłopie. Ogień żył i był tuż za nami. Jak opętane rzuciliśmy się do ucieczki. Nie pójdę tam znowu, ale jeśli Greg się o tym dowie, będę miał przechlapane. Musi po prostu więcej zajmę się tym. Naprawdę dzięki, nie zapomnę ci tego. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Skórzany pancerz. To widzisz, już mi lepiej. No i fajnie. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? No jest większa ochrona. Naprawdę w to wierzysz? Mam do ciebie sztukę mięsa. Słyszy się to i owo. Hej! Mam do ciebie sztukę mięsa. To żadna tajemnica. Krygowi też dajemy? Mam do ciebie sztukę mięsa. Sztukę mięsa. Krygowi też damy? Zostały mi dwie. Słyszałem coś innego. Z tego zasobu, który miałem do zadania. Co on wie o służbie? Mam dla ciebie sztukę mięsa. Tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. To się nigdy nie zmieni. Hej, ty! Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Kiedy ostatni raz widziałeś Fullera? Dlaczego pytasz? Szukasz go? Tak, Greg kazał mi go znaleźć. Całe szczęście, myślałem już, że Fuller jest mu całkowicie obojętny. Kilka dni temu Fowler pokazał mi pewną runę teleportacyjną, którą znalazło kilku naszych ludzi. Zanim został przyjęty przez Grega, Fowler był nowicjuszem w klasztorze magów ognia. Stąd dość dobrze zna się na magii. Najwidoczniej ta runa była jakaś szczególna. Większość run nie działa zbyt dobrze w jaskiniach lub na dużych przestrzeniach, ale ta runa była inna. Aby to sprawdzić, Fowler postanowił znaleźć jakąś jaskinię wewnątrz wyspy i tam wypróbować runę. Mam nadzieję, że wszystko poszło dobrze. Najpierw Malcolm, teraz Fowler. Gdybym wcześniej wiedział to wszystko, nigdy nie zostałbym piratem. Aha.
Tom. No bo przybyły, tak? Nie mogę ciebie sobie przypomnieć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Bronią jednoręczną. Dlaczego powinieneś mnie znać? Przyszedłeś z obozu bandytów? A, no rzeczywiście, Tom. Sądziłem, że ktoś stąd mógł aż tak zabłądzić. Aż tu. Byłeś wcześniej u bandytów? Tak, ale często handlowałem z piratami. Po tym wszystkim, co stało się z Krukiem, przyszedłem tu do obozu, Greg mi przyjął. Jestem pewien, że więcej bandytów chętnie przyłączyłyby się do ekipy Grega. Jednak ten tuman nie chce mieć nic więcej do czynienia z obozem bandytów. Jakiś czas temu kilka moich dawnych kumpli przybyło tu, by porozmawiać o zawarciu rozejmu, ale on nie chciał nawet o tym słyszeć. A teraz przy smogu wody w ogóle nie ma żadnego kontaktu. Miałem nadzieję, że właśnie tobie udało się znaleźć jakąś drogę, ale się myliłem. Aha. Nie dam ci mięsa. Już rozdałem 8 sztuk. Dobra. Idziemy powiedzieć, żywy ogień, mięso dla zgrai. 8 sztuk. No to 8 sztuk, rozdałem. Nikt nie chce o tym słyszeć. Nie ma co oszukiwać. Nie wiem, czy broń jednoręczna, czy dwuręczna. Kurde, ale szczerze, chyba wolę jednoręczną. Wracamy się do niego, mówimy mu, naucz nas. A on nas nauczy. No, jednoręczną. To była ciężka decyzja. Co on wie o sobie? Dla mnie. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi tak. Jenkins. To żadna tajemnica. A nie ty, nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. Nie usłyszał nawet. Tom. Hej, ty. Nauczaj mnie. Broń jednoręczna, 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 jednoręczna. Urjur. Mamy Uriura i zostawiam sobie 10 punktów. Czy dodamy hej, jeszcze? Ty. Nauczaj mnie. Jednoręczna, jednoręczna, 50%, 40%. 40% broni jednoręczną. No i w jednoręczną pójdziemy. A, bo dwuręczna to wiecie. Jakoś lewo, prawo, nie widzi mi się. Zawsze dużo bardziej komfortowo czuję się w jednoręcznej. Dużo lepiej też mi się gra. Poczekajcie. Siema, jestem znowu. Dobra, idziemy zabijać wilki i inne gówno. Idziemy do kotliny, idziemy wszędzie. Broń jednoręczna. 30. Siły 40, broń jednoręczna. Dobra. Jestem słabiutki tutaj dosyć. Nie ma co ukrywać. Idziemy w stronę kotliny. Mam już pomysły, co mogę nagrywać. Tu mamy dopiero drugi odcinek. Niekoniecznie też chce mi się nagrywać te głupoty. Dobra. Ciemny grzyb. Wilki. Niczego tu nie znajdę. Wilki. 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 Tu miał być ogień. Poczekajcie, przyciszę sobie dźwięki z telefonu, bo one aż tak bardzo nie przeszkadzały.
Łukie się na... Ognisty demon. O kurwa. Dobra, ognisty demon tam był, ja tu poszedłem sobie spać. Zobaczy je. No, raczej z nim szybko tak nie wygramy. Dobra, idę sprawdzić sobie, jakie przedmioty ma handlarz. To może mi się coś powymieniał. No i tyle. Nie mogę chyba skór, pazurów i tak dalej sprzedać przez żaden handel, co? Chyba tylko i wyłącznie u handlarzy. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. A człowiek nie wie, komu wierzyć. Tego jest więcej, wierz mi. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Nie mam czasu na takie rzeczy. Pohandlujmy. O tym od dawna. Dobra. Nikt nie chce o tym słuchać. Miecz mistrzowski. Mangana zręczność. O, to jest super broń. 2400 kosztuje. Broń jednoręczna. Wierz mi. Wilczy kieł. No widzisz, już mi lepiej. Kurwa. Myśli, że to takie łatwe. Czemu jest taka mała ilość broni? Dobra, chuj w to. Idziemy. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Tu szpadę najlepiej, jakbym sobie właśnie założył. Plus 10 zręczności. Mogłem o tym wcześniej pomyśleć, tylko to też kosztuje po prostu. Te bronie są cholernie drogie u handlarzy. A my je sprzedamy za cały nic. Mięso dla zgraj. Hanczakowi miałem powiedzieć o tym. Hej! Rozdałem pieczone mięso. Dobra robota, więc póki co drużyna jest spokojna. Bez obaw, gdyby kapitan ze mną rozmawiał, poinformuję go o twoim wielkim wyczynie. Wielki wyczyn. 8 sztuk mięsa, upiec i rozdać. Dobra. Zadania robimy jak na razie. Idziemy w kotlinę. I zyskujemy sobie przychylność poszczególnych osób. Więc myślę, że ten pierwszy rozdział w sumie może aż tak dużo nie trwać. Uszkodzony statek. Idziemy w stronę kotliny. Ścierwojady. Niczego tu nie znajdę. Ser, grog, chleb, wino. Co to? Piwo. O, zawalone przejście rzeczywiście. Przez jakieś trzęsienie ziemi. Kazał nam zabić wcześniej ktoś jakieś pustynne szczury. 120 ekspo za nie jest, co nie? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Masakra. Wróciłem. Kurwa, zajebisty ten szczur. Pustynny szczura przy wodzie jest, nie? Nie ma wody na pustyni, człowieku.
Ja pierdolę. Spadłem trochę. Tam jest jaskinia. Mógłbyś tam dostać tak normalnie? Co jest? Jakaś niewidzialna ściana. Pułapki żadne nie będą tutaj? Mikstura. Dobra. I tym podziemnym tunelem może przejdziemy. Dobra. Tu coś jest, tylko nie wiem, czy to. Poczekajcie. Patrzcie. Jestem tutaj. Tu są owcze skóry. Dwie. Tu jest jakiś ładunek. Tu nic nie ma. Nie ma. Dobra, i tutaj dostaniemy się do tego. I dostaniemy 100 expa względem fabuły Gothica 2. Yeah. Zastanawiam się właśnie, czy to zostało ukryte tutaj. A myślę, że jest możliwość. Jest tam topielec, gdzie chyba normalnie w Gothicu tam topielce nie było. Artefakt jakiś? Bryłka złota. Ciemny grzyb. 50 ciemnych grzybów trzeba by było opierdolić, żeby dostać tą manę. Pazury skóra. Złoto. Zardzewiały topór. Pochodnia. Grog. Ciemny grzyb. Runa. Deportacja do obozu piratów. Okej. Komu nie miałem o tym powiedzieć? Nowy przepis. Orkowa poczta. Zaginiona runa.
Dobra, to do Grega chyba idziemy. Sam tak mówiłem. Super, jeśli udało mi się znaleźć właśnie tą runę. Nieprzyjemna sprawa. Nie wiem. Znalazłem Fowlera. Naprawdę, gdzie jest? W ukrytej jaskini w pobliżu kotliny. A dlaczego nie wraca? Nie, nie jest w stanie wrócić do obozu, ale mam jego runę. Tak lepiej jakby został w klasztorze i sączył swoje winko. A czy runę wyrzucisz do morza, czy weźmiesz ją sobie, jest mi obojętne. W końcu razie dobra robota. Może jeszcze będzie z ciebie pirat. Co do walki. A nie, no to... Dobra, damy dwa razy bagienne ziela. Dużo by mnie to kosztowało. Dwa bagienne ziela dam. Panu Samuelowi. Idzie? Dobrze idzie. Hej, ty! O, nowa twarz. Chcesz rumu albo czegoś mocniejszego? Morgan jest ciężko ranny. Nie mówisz nic nowego. Jeden z tych włochatych sukinsynów porządnie go obił. Ale bez obaw, przynoszę mu codzienną porcję rumu i wódki, która wkrótce postawi go na nogi. Nie masz mikstur leczniczych? Chcesz mnie obrazić? Chyba, że tylko wódkę, która porządnie kopie. Ale jak sądzę, w moim zbiorze z przepisami znajdzie się śpistek o mikstury leczniczej. Proszę, i tak miałem to wyrzucić, ale nie przychodź do mnie, aby ją uważał. Sam musisz sobie poradzić. Mam dwie łodygi bagiennego ziela, nowy przepis. Świetnie, daj je tu. Tak wygląda bardzo dobrze. Na pewno można uważać z nich jakiś porządny trunek. Co jeszcze masz? Mówię, znajdziesz wszystko, czego pirat potrzebuje do szczęścia. Przepis, zobaczmy. Wilcze jagody. Morgan jest ciężko ranny. Taki przepis mamy. Dobra. Pogadamy z Gregiem, jak tam z łodzi błyskotek. Dobra, raczej mnie nie przyjmie jeszcze. Raczej za szybko bym chciał. Więc pewnie będę musiał jeszcze porobić. Nie musisz mi tego mówić. On nawet nie wie, jak się trzyma. Mogę się już do was przyłączyć? Nie, mój chłopcze, to jeszcze nie wystarcza. Nie możesz mi nic więcej powiedzieć? A czego się spodziewasz, że szczegółowo wyliczę ci, co masz jeszcze zrobić? Posłuchaj, dobrze, jestem kapitanem tej floty i ja tu o wszystkim decyduję. Może cię wysłucham, a może każę ci powiesić. Więc uważaj, nie przychodź zbyt szybko znowu. Dobra. Tajemnica. Kończ.